Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na spotkaniu Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Witamy naszego prowadzącego, doktora Sławomira Turbusa. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam na takim nietypowym spotkaniu MATW-u. Pierwszy raz w takiej formie. Też się przyzwyczajam do takich form. No, coraz lepiej, myślę, to wychodzi, także mam nadzieję, że również w ten sposób będziemy mogli w efektywny sposób spędzić nasz czas dzisiaj. A tematem mojego wykładu będzie kwestia władzy, czyli w stosunku apostoła Pawła do władzy państwowej na podstawie fragmentu z listu do Rzymian, 13 rozdział, wersety 1-7. W takim pierwotnym założeniu myślałem o tym, że tutaj ten problem troszeczkę rozszerzę i w jednej części opowiem o tym, co z interpretacji listu do Rzymian może wynikać w kontekście stosunku Pawła do władz państwowych, natomiast w drugiej części przejdę do jego rozumienia władzy kościelnej, czy przywództwa w Kościele. I to na bazie pierwszych czterech rozdziałów pierwszego listu do Koryntian. Natomiast w czasie, kiedy przygotowywałem tutaj ten materiał, no to nazbierało się tyle różnych informacji, że pomyślałem, że podzielę to na dwie części i być może następnym razem zajmiemy się kwestią pierwszego Koryntian i tego, jak w świetle pierwszego Koryntian wygląda Pawłowy pogląd na pewne kwestie związane z władzą kościelną, z przywództwem w Kościele. Także to taka drobna zmiana w stosunku do tego, co zostało zapowiedziane, także za nią przepraszam, ale myślę, że może tak będzie lepiej również dla nas. Skupimy się na jednym zagadnieniu. Króciutko na temat listu do Rzymian, w którym ten analizowany fragment się znajduje. Przenosimy się na przełom, bo w okres przełomu roku 57 i 58, zima. W tym czasie Paweł pisze list do Rzymian. Jesteśmy w czasach panowania cesarza Nerona. W liście zapowiada swoje plany dotyczące wizyty w Rzymie. Wygląda na to, że planuje zakończyć swoją misję na wschodzie, przenieść się na zachód, do zachodnich części imperium i w międzyczasie odwiedzić Rzym, licząc pewnie też na wsparcie rzymskiej wspólnoty chrześcijańskiej, na wsparcie jego planu. Już w pierwszym rozdziale, w 13 wersecie listu do Rzymian, mówi o tym, że próbował wcześniej mu się wybrać, ale jak pisze, aż dotąd ciągle pojawiały się jakieś przeszkody. No więc dochodzimy do takiego momentu, że Paweł liczy, że jednak podróż dojdzie do skutku. No i teraz komentatorzy uważają, że mamy tutaj do czynienia też poprzez ten list z pewną próbą przedstawienia się rzymskim chrześcijanom, którzy z całą pewnością słyszeli o nim. Natomiast Paweł był na tyle kontrowersyjną postacią w tamtym czasie, że pewne jego poglądy no, mogły docierać do chrześcijan rzymskich w takim troszeczkę zniekształconym, w takiej zniekształconej formie, w krzywym zwierciadle. Niektórzy nawet uważają, że można byłoby w strukturze listu do Rzymian dostrzec taki potrójny element związany też z jego przedstawieniem się Rzymianom w kontekście potencjalnego niezrozumienia pewnych elementów jego nauczania.
Generalnie list można byłoby poza wstępem i zakończeniem w 16 rozdziale podzielić na trzy części takie duże. Pierwsza część to byłyby rozdziały od 1 do 8, gdzie znajdujemy teologiczne nauczanie o łasce, o zbawieniu, wyjaśnia Paweł swoje stanowisko. Niektórzy twierdzą, jak Thyssen na przykład, że on tutaj reaguje troszeczkę na pewne nieporozumienia związane z łasce, które mogłyby prowadzić niektórych do jakiegoś zarzutu, do jakiego libertynizmu, antynomianizmu, tego, że on namawia do tego, żeby w ogóle nie trzymać się żadnych zasad. No i Paweł miałby na przykład według Thyssena tutaj w tych pierwszych 8 rozdziałach się zajmować tym problemem. Potem w rozdziałach 9 do 11 mamy taki materiał dotyczący Izraela, jego roli w historii zbawienia. To jest niesamowicie kontrowersyjny fragment listu do Rzymian. Niektórzy znowu sądzą, wracam do tego Thyssena, że może też tutaj się pojawiać taki element pewnej polemiki z niewłaściwym zrozumieniem nauczania Pawłowego o tym, że prawo już nie jest potrzebne, że obrzezanie już nie jest tak ważne. No i Paweł miałby w tych rozdziałach 9 do 11 właśnie odnosić się do tej kwestii. To oczywiście jest jedna z wielu możliwych interpretacji tego, co faktycznie w tych rozdziałach 9 do 11 się dzieje. Natomiast kwestia Izraela i Żydów będzie w moim odczuciu dość istotnym elementem, który będzie dotyczył tego, o czym będziemy dzisiaj również mówić. Także myślę, że to też w jakiś sposób się zazębia z tymi treściami, które w 13 rozdziale się znajdują. Czyli mamy pierwszą część 1 do 8, drugą część 9 do 11 i trzecia część to byłyby takie różnego rodzaju praktyczne tak zwane parenezy, napomnienia, nauczania dotyczące pewnych istotnych praktycznych aspektów życia chrześcijańskiego. No i w tym fragmencie właśnie, w tej części trzeciej znajduje się fragment, nad którym byśmy dzisiaj się pochylili. Znajduje się on w 13 rozdziale, wersety 1 do 7. Ja tutaj, żeby ułatwić śledzenie, uruchomię prezentację. Będziemy się zapoznawać z tym tekstem. Ja może przeczytam, nie wiem, czy wszyscy znają, pamiętają ten fragment, także przeczytam go w przekładzie dosłownym przygotowanym przez Piotra Zarembę w ramach działań Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Używam przekładu dosłownego po to, żeby faktycznie postarać się być jak najbliżej języka oryginału, języka greckiego. Więc brzmi fragment następująco. Każda dusza niech będzie poddana sprawującym rządy władzom, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawili, sami na siebie ściągną wyrok. Rządzący bowiem nie są postrachem dla dobrego czynu, ale dla złego. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę, ponieważ jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, bój się, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież posługującym Boga, karzącym w gniewie tego, który popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też podatki płacicie, bo są urzędnikami Bożymi po to właśnie, aby tego pilnowali. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy,
komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu poważanie, poważanie, komu cześć, cześć. Taki fragment, który można byłoby tak wstępnie podzielić na dwie części. Pierwszą część od wersetu 1 do 5. I tutaj wielu komentatorów jest zgodnych co do tego, że pierwszych 5 wersów stanowi takie ogólne nauczanie, które prawdopodobnie Paweł również w innych miejscach, w których był, przekazywał chrześcijanom. Natomiast wersety 6 do 7 miałyby być już skierowane konkretnie do Rzymian w ich konkretnej sytuacji, odnosząc się do pewnych problemów, które w tamtym czasie przeżywali. Ten fragment, który mamy teraz przed sobą, on doczekał się bardzo wielu interpretacji i jest z całą pewnością problematyczny i w sensie egzegetycznym i takim teologicznym. Gdybym pokusił się o ustalenie takich dwóch jakichś stanowisk głównych, które wynikają z takiego przeglądu tych interpretacji, które są istotne w tym momencie, to można byłoby takie dwie grupy tutaj interpretacji wyszczególnić. Pierwsza grupa idzie w kierunku takim, że całość tego fragmentu postrzega jako uniwersalne nauczanie, takie, które jest zawsze i wszędzie i w każdych okolicznościach ważne. No i z niego wynika po prostu taka zasada, że chrześcijanie w każdych okolicznościach powinni być posłuszni władzy państwowej, jako tej, która pochodzi od Boga. Natomiast druga grupa interpretatorów jakby widzi pewne problemy, tak, w tego typu widzeniu tego tekstu. I to są dwa rodzaje problemów, które mimo wszystko jednak jakoś wokół podobnych kwestii się obracają. Niektórzy bibliści nawet sądzą, jest to mniejszość, zdecydowana mniejszość, że ten fragment 13:1-7 mógłby być tak zwaną interpolacją, czyli późniejszym dodatkiem do tekstu listu do Rzymian. Argumentują to tym, że wydaje im się, że logiczny przebieg dyskursu między rozdziałem 12 i dalszymi częściami 13 rozdziału nie pozwala na to, żeby w jakiś taki jednoznaczny sposób uzasadnić obecność tych 7 wersów w tym miejscu. Że po prostu nagle w ich opinii zmienia się tematyka, to jest raz. Dwa, że pewne kwestie, które tutaj są postawione w taki dość, przynajmniej na pierwszy rzut oka, zdecydowany sposób, one stoją w pewnym napięciu z innymi elementami nauczania Pawła. Choćby, ja może tutaj przejdę do takich dwóch miejsc z listu, pierwszego listu do Koryntian, tak, który mimo wszystko jednak się pojawi tak tutaj dzisiaj u nas. Mianowicie jeden z tych fragmentów znajduje się w drugim rozdziale, wersety 6-8. Mądrość zaś opowiadamy wśród doskonałych, jednak nie mądrość tego wieku, ani władców tego wieku tracących na znaczeniu. Ale opowiadamy Bożą mądrość w ukrytej tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Czy tutaj zwolennicy tezy o takim napięciu między treścią 13:1-7 a innymi elementami nauczania Pawła wskazują na to, że proszę, mamy tutaj obraz władców tego świata, którzy są przedstawieni jako ci, którzy ukrzyżowali
Chrystusa jako tych, którzy tracą na znaczeniu i którzy nie mają tej mądrości Bożej w sobie. Natomiast list do Rzymian pokazywałby władzę państwową w sposób taki, którzy mówią, wręcz wyidealizowany, jako tych, którzy strzegą porządku, w związku z tym należy ich słuchać. Drugi wątek, który też się przytacza, mówiąc o tych pewnych napięciach, też można byłoby w liście do Koryntian znaleźć w rozdziale 7, 29 do 31. Czas został skrócony. Przez to, co pozostało, niech również ci, którzy mają żony, będą jakby nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. A ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, a ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem stan rzeczy tego świata. Czyli pojawia się taki inny ważny wątek w Pawłowym nauczaniu, wątek eschatologiczny związany z końcem tego porządku rzeczy. Czas został skrócony, także jakby w tej myśli Pawła widać to, że on widzi rzeczywistość, w której jesteśmy, czy są chrześcijanie w tamtym czasie również, jako taka, która nabrała tempa. Właściwie w każdej chwili to się może skończyć. W związku z tym, że przemija stan rzeczy tego świata, należy zachować pewien dystans, tak, do tej sytuacji, w której się znajdujemy. No, także to są dwa takie punkty, można byłoby jeszcze o paru innych drobiazgach tak tutaj mówić, ale myślę, że te dwa są najważniejsze. Stosunek taki, który możemy znaleźć na kartach Nowego Testamentu, jakby negatywny do tych, którzy sprawują władzę polityczną. I dwa, ten taki element przemijalności tego porządku rzeczy. No i w myśl tych, którzy uważają, że jest to interpolacja, to tutaj one odgrywają istotną rolę, właśnie te wątki. Ale oczywiście są, tak jak powiedziałem, to jest mniejszość tych biblistów, którzy sądzą, że mamy tutaj do czynienia z późniejszym dodatkiem, który zupełnie nie pasuje do tego miejsca, w którym jesteśmy. Natomiast zdecydowana większość tych, którzy no, nie zgadzają się z tym, czy widzą problemy z uniwersalnością tego nauczania, tak? Oni również odwołują się do tych napięć w nauczaniu Pawła, no i próbują dowodzić, że nie mamy tutaj do czynienia z takim jakimś regularnym traktatem teologicznym na temat, nie wiem, teologii państwa w tym miejscu, tylko raczej próbuje się kontekstualizować to miejsce do pewnych kwestii, które się dzieją w tym czasie w Rzymie. No to prowadzi nas, czy te dwa stanowiska główne, tak? Ja się spróbuję skupić, opowiedzieć Państwu dzisiaj więcej o tym drugim stanowisku, nie o interpolacji, bo sądzę, że jednak nie da się udowodnić tego, że mamy tutaj do czynienia z interpolacją, ale chciałbym się podzielić po prostu moimi obserwacjami z tego, jak widzę, co się dzieje w egzegezie, w kontekście prób widzenia tego fragmentu takiej rzeczywistości konkretnej, społecznej, historycznej, politycznej tamtego czasu. Że mam nadzieję, że to się przyda w jakiejś dalszej refleksji dotyczącej w ogóle tego problemu państwo, czy chrześcijanie, a państwo. Te rozważania nas prowadzą do kolejnego takiego punktu, w którym dotkniemy kwestii tego, jak interpretatorzy widzą, mogą tłumaczyć motywacje, przyczyny, dla których Paweł decyduje się powiedzieć, czy mówić do Rzymian właśnie to, co mówi w tych siedmiu wersetach.
I tutaj powiedziałbym o trzech takich znowu grupach, które można byłoby wyodrębnić. Pierwszy taki pomysł tradycyjny, który właściwie wszyscy ojcowie Kościoła, tak, pisarze wczesnochrześcijańscy, którzy zajmują się tym problemem, podnoszą. Mówią mianowicie, że trzeba przyjąć, że w Kościele rzymskim tamtego czasu mieliśmy do czynienia z grupą osób, które były radykalnie nastawione do kwestii eschatologicznej, czyli do tego, co tutaj na slajdzie teraz widzimy. Czas został skrócony, przemija stan rzeczy tego świata. No i bardzo poważnie traktowali kwestię tego, że w Chrystusie następuje nowy porządek rzeczywistości. No i władcy tego świata no, reprezentują ten zepsuty system, taki, który odchodzi, który wręcz jest rządzony przez szatana. I w związku z tym no, nie należałoby otaczać szacunkiem czy czcią osoby, które reprezentują ten system. Oczywiście jest to takie czytanie w odbiciu lustrzanym, tak? Czyli z problemu, który się pojawia w tekście, wnioskujemy o tym, że na zasadzie odbicia lustrzanego mogła taka grupa ludzi być. Więc jest to jeden ze sposobów widzenia, no, takiej motywacji Pawła do tego, żeby w ogóle zająć się tym problemem i Rzymianom o nim pisać. Druga grupa, czy drugi pomysł na to, co mogło spowodować, że Paweł zajmuje się tą kwestią, miałby być związany, no właśnie, z konkretnymi okolicznościami, takimi historyczno-polityczno-społecznymi w Rzymie w tym samym czasie. I tutaj powiedziałbym o dwóch rzeczach, tak, które składają się na taką sytuację. Pierwsza rzecz to polityka władz państwowych w stosunku do Żydów, tak, czyli to jest ten temat, o którym mówiłem, że wydaje się być istotny w kontekście 13 rozdziału, a wiemy, że 9 i od 9 do 11 Paweł w bardzo obszerny sposób się zajmuje kwestią Izraela, Żydów w ogóle. Zresztą Rzymianie postrzegają również chrześcijan jako po prostu jedną z sekt żydowskich w tamtym czasie, więc trudno im pewnie jest rozdzielać te dwie rzeczy, a to za chwilę będziemy tekstami źródłowymi się zajmować. Więc to będzie jedna kwestia i chciałbym troszeczkę na ten temat powiedzieć. I druga kwestia to będą takie ogólne napięcia polityczne, społeczne, które w latach 50. właśnie, czyli no parę lat przed, kilka lat przed tym, kiedy Paweł pisze ten list do Rzymian, one mają miejsce no, w tamtym terenie. Nawet jeżeli niektóre z nich już przechodzą do historii, to są świeże i z całą pewnością chrześcijanie rzymscy o nich pamiętają. Także może zająłbym się znowu tą drugą grupą poglądów i na początku powiedział troszeczkę o tym, co my wiemy na temat sytuacji Żydów w tamtym czasie w Rzymie. Po pierwsze, co Paweł mógł wiedzieć o tym i skąd mógł wiedzieć o tym, co tam się działo? Pierwsza rzecz, jaka tutaj z źródeł, które mamy w momencie czytać, to z 18 rozdział Dziejów Apostolskich.
i tam wersety 1 do 3 opisują sytuację, w której Paweł przybywa do Koryntu, czyli jesteśmy parę lat wcześniej niż moment napisania listu do Rzymian. I tam Paweł spotyka pewnego Żyda imieniem Akwila, który świeżo przybył z Italii, oraz Pryscylę, jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował, byli bowiem zawodowo wytwórcami namiotu. Czy pojawia się taka para małżeńska, Akwila i Pryscyla, która pełni dość istotną w ogóle rolę w otoczeniu Pawła, między innymi nawet zajmują się nauczaniem boje, nauczaniem Apollosa, takiego aleksandryjskiego Żyda, który również pojawia się w tamtych rejonach, także dość w kilku miejscach to małżeństwo jest przywołane. Wiemy, że pochodzą z Rzymu i musieli ten Rzym opuścić ze względu na edykt cesarza Klaudiusza. O tym edykcie, ten edykt cesarza Klaudiusza jest potwierdzony przez Swetoniusza w Żywotach Cezarów. Swetoniusz pisze o tym, że Klaudiusz Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrystosa. No oczywiście ten Chrystos, przypuszcza się, że mamy do czynienia ze zniekształceniem w ujęciach Chrystos, tak, Mesjasz, i że być może właśnie ten fragment odnosić się mógłby już nawet bezpośrednio do chrześcijan, przy czym widać, że Rzymianie są chrześcijan jako Żydów, tak, nie jako jakąś odrębną grupę religijną, tak, w tym momencie. Także te wszystkie kwestie, które dotyczyłyby sytuacji Żydów w Cesarstwie Rzymskim, w jakimś dużym stopniu na pewno dotyczyłyby również chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a nawet w ogóle chrześcijan. Co z tym wypędzaniem Żydów? Tak? Brzmi to dość nieciekawie, natomiast nie jest to jakiś jednorazowy taki element polityki rzymskiej. Stosunek Rzymian w ogóle, nie tylko polityków, ale ludzi zwykłych do Żydów, w tamtym czasie nie jest zbyt pozytywny. Żydzi są generalnie postrzegani jako właśnie taki element zaburzający pewien porządek w cesarstwie. Także być może nawet Paweł był znany jako jeden z takich żydowskich znudziejów, którzy wichrzyli. Wiemy, że znajdował się w różnych sytuacjach. To pokazują dzieje apostolskie i być może negatywny stosunek cesarza Klaudiusza do chrześcijan mógł być jedną z tych przeszkód, które stały przed Pawłem, o których pisze w pierwszym rozdziale, mówiąc o tym, że nie mógł wcześniej przybyć. Tak, tego oczywiście nie wiemy dokładnie, spekulujemy, ale może coś w tym być. Także to nie Klaudiusz jako pierwszy, czy jedyny, czy wyjątkowy był kimś, kto niezbyt pozytywnie traktował Żydów. Ja tutaj z trochę wcześniejszego okresu pokazuję fragment jednego z utworów Horacego, takiego wybitnego rzymskiego poety. Można było przytaczać dużo więcej takich fragmentów. Widzimy, że jest tutaj takie negatywne, prześmiewcze, ironiczne, złośliwe wręcz nawiązanie do pewnych zwyczajów żydowskich. Tak, nie chcę rozmawiać, pozwól, że w kropce dziś cię zostawię do jutra, wszak dzisiaj 30 jest szabes, chciałbyś podciętym żydziaszką w nos kopcić, przesądy mi owce. No właśnie, to słowo przesądy
oddaje to, co Rzymianie sądzili o religii żydowskiej. Traktowali ją jako superstitio, jako pewien przesąd. Naśmiewali się intelektualiści rzymscy, jak tutaj chociażby widać, podciętym żydziaszkom, czyli naśmiewali się z obrzezania, uważali obrzezanie za no, pewien element taki barbarzyński. Także wypędzenie to prawdopodobnie miało miejsce w 49 roku. Być może było to drugie wypędzenie przez, albo nawet trzecie Żydów z Rzymu już w 19 roku. Cesarz Tyberiusz wygnał Żydów z Rzymu. Nie wiadomo dokładnie, jakie były przyczyny. Niektórzy historycy sądzą, że nie podobał mu się taki sukces w nawracaniu mieszkańców Rzymu, uzyskiwaniu sympatyków dla religii żydowskiej. Później zapanowania Kaliguli w roku 38, znowu jesteśmy no, tak naprawdę dość blisko tej sytuacji, w której Paweł pisze list do Rzymian. To jest 20 lat wcześniej, długo, niedługo można byłoby powiedzieć. Ale dochodzi do takiej sytuacji, którą określa się jako pierwszy pogrom żydowski w historii. Dochodzi do takiego pogromu Żydów w Aleksandrii. Tym razem dowiadujemy się o tym z pism Filona. Napisał dwa takie teksty przeciw Flakkusowi i poselstwo do Gajusza. Tam między grecką ludnością Aleksandrii a Żydami dochodziło do wielu nieporozumień, między innymi tyle animozji było, co łącznie z pewnymi elementami polityki Kaliguli, który niespecjalnie Żydów lubił ze względu na to, że no, nie chcieli oddawać mu boskiej czci. Więc to wszystko spowodowało no, bardzo poważne zamieszki w Aleksandrii, które się skończyły bardzo źle dla wielu żydowskich mieszkańców tego miasta. Kaligula potem no, oczywiście obarczył winą za wszystko, co się stało Żydów i wydał nawet edykt uznający ich za cudzoziemców i imigrantów w Aleksandrii i zabronił, no, pozbawił ich pewnych praw politycznych. W zamian za to, czy w odwecie, Żydzi w Judei rozebrali taki ceglany ołtarz, który był poświęcony czci cesarza, a z kolei on chciał w związku z tym postawić posąg swój w świątyni jerozolimskiej, ale nie zdążył tego zrobić, wcześniej zmarł. No także skąd brały się też te napięcia, bo to jest dość istotne w kontekście tego, co czytamy w Rzymian 13:1-7. Mianowicie no, Żydzi cieszyli się oficjalnie pewnymi przywilejami, w tym również przywilejami w cesarstwie, w tym również przywilejami związanymi z płaceniem podatków, byli zwolnieni z pewnej części podatków. Za to na przykład mieli zgodę na to, żeby wysyłać podatek świątynny do Jerozolimy. W tym samym czasie my wiemy o tym, że rzymskie władze w sposób bardzo brutalny podchodziły do kwestii egzekwowania na przykład ceł i innych świadczeń na rzecz państwa, no wspomijali Żydów, no i to rodziło pewną frustrację. Tutaj jest tacyta z roczników, dowiedzieć się o tym, że ci dzierżawcy państwowi, którzy pobierali cła, no byli no, bardzo negatywnie postrzegani. W latach 50. doprowadziło to do bardzo dużych napięć w Rzymie samym, ponieważ brutalna taka działalność
urzędników państwowych zbierających podatki. Zwróćmy uwagę, że w liście do Rzymian 13.1.7 jest mowa o podatkach, o płaceniu podatków. Także były tu na tym tle bardzo daleko idące napięcia. No i za czasów Klaudiusza, poza tym dyktem wypędzającym Żydów, prawdopodobnie w 41 roku doszło jeszcze do takiej sytuacji, w której Klaudiusz interweniuje jeszcze w kontekście świeżo co mających miejsce zdarzeń w Aleksandrii, o których mówiłem przed chwilą. Pisze list do Aleksandryjczyków, on się zachował w papirusach i zabrania sprowadzania tam Żydów ze wschodu do Aleksandrii, nazywa to wprost szerzeniem epidemii. Cassius Dion i inny z historyków dodaje, że Klaudiusz miał też zabraniać Żydom zgromadzania się, zgromadzeń, uważając, że właśnie jest to kwestia związana z jakimś zagrożeniem dla porządku publicznego. Czyli no, to wszystko pokazuje, że Żydzi na różnych płaszczyznach życia politycznego, społecznego Rzymu są postrzegani no, w dość negatywny sposób. No i dochodzi nawet do aktów przemocy wobec nich, jak choćby ten pogrom aleksandryjski, o którym na pewno wszyscy pamiętają. Do tego dochodzi w ogóle sprawa pewnej brutalności działania prawa aparatu państwa rzymskiego, które to raczej no, nie patyczkowało się, jeżeli chodzi o kwestie zachowania ładu prawnego. Także mówi się w tekstach historyków, iż no, to niekoniecznie jest tak, że Rzymianie byli antysemitami w takim, nie wiem, współczesnym tego słowa znaczeniu, natomiast podkreśla się raczej to, że Rzymianie no, bardzo mocno pilnowali ładu prawnego, porządku prawnego, no, ponieważ no, Żydzi z natury w jakiś sposób nie pasowali, prowadzili swój sposób życia, no to spotykało się to nawet z aktami wrogości. No, później mamy cesarza Nerona, tak, czyli w 54 roku obejmuje władzę cesarz Neron. I cesarz Neron, a tutaj jeszcze zanim do cesarza Nerona przejdę, to jest przykład też Tacyta z roczniku, który pokazuje, w jaki sposób rzymski aparat państwowy podchodził do kwestii łamania prawa. No tutaj była kwestia związana właśnie z napięciami między ludnością a urzędnikami, chciwość urzędników i każdego dostojnika, czyli to, o czym mówię, że egzekwowanie pewnych świadczeń na rzecz państwa spotykało się z oporem obywateli ludności rzymskiej. Jak reaguje państwo rzymskie? Po prostu pojawia się wojsko, stracenie kilku winowajców i przez stracenie kilku winowajców, jak pisze Tacyt, spokojnie zgoda do mieszczan wróciła. Także to nie są przelewki, jeżeli chodzi o podejście do rzeczywistości przez państwo rzymskie. Więc Żydzi znajdują się w niezbyt dobrej sytuacji. Wracam do Nerona, 54 rok. To jest ciekawe, że początki jego panowania są dane z takim, można by powiedzieć, wręcz entuzjazmem. On podejmuje wiele dobrych dla ludzi decyzji. Wydaje się być takim właśnie cesarzem, który no, będzie istotnie przyczyniał się dla dobrobytu i takiego harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa rzymskiego. No i dopiero potem, już w latach
60. To się zmienia, no i my znamy Nerona najbardziej z tego, co tutaj Tacyt w Rocznikach nam opisuje, mianowicie oskarżenia chrześcijan właśnie o podpalenie Rzymu. No i pojawia się tutaj wzmianka o Chrystusie, który został skazany przez prokuratora Poncjusza Pilatusa na śmierć i znowu te kwestie związane ze zgubnym zabobonem i tak dalej, czyli no, chrześcijaństwo postrzegane jako część religii żydowskiej przez Rzymian. No też tutaj może można byłoby powiedzieć znajdować się w nieciekawej sytuacji. Także taki jest kontekst pewnych zdarzeń, który wydaje się dość istotny dla zrozumienia tego, co się dzieje między Pawłem, chrześcijanami rzymskimi. Paweł wie o tym, jakie są napięcia w Rzymie, że nie jest dobrze. Ucisk fiskalny rośnie, że Żydzi są postrzegani negatywnie i to na pewno no, ma wpływ na pewne pomysły na to, jak niektórzy z rzymskich chrześcijan mogliby chcieć traktować w ogóle aparat władzy imperialnej rzymskiej. Więc takie napięcie. No i w tym kontekście pozostając, przejdźmy już w takim razie do samej analizy tekstu. Wiadomo, że tekst bez kontekstu można w bardzo różny sposób widzieć. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj ja próbuję pokazać to, w jaki sposób egzegeci, którzy chcą widzieć znaczącą rolę kontekstu społecznego, politycznego, będą interpretować te słowa, które w 13 rozdziale znajdujemy. No i tak sobie przejdziemy wers po wersie, zwracając uwagę na kwestię. Zaczyna się wszystko od czegoś, co można byłoby nazwać tezą, tą taką myślą przewodnią, czymś, co Paweł chce przekazać, brzmi ona tak: każda dusza niech będzie poddana sprawującym rządy władzą. Może zwracać uwagę to wyrażenie każda dusza. W przykładach zwykle tam się każda osoba pojawia, natomiast ten przykład to jest przykład, tak jak mówiłem, dosłowny i faktycznie passa psyche, takie wyrażenie tam się pojawia. Kim jest każda dusza, o kogo tutaj chodzi? No tu egzegeci nie zauważyłem jakichś większych problemów. Mówi się o tym, że chodzi o chrześcijan w Rzymie przede wszystkim, tak? Ponieważ jesteśmy w tym konkretnym kontekście, więc Paweł no, zwraca się bezpośrednio do rzymskiej wspólnoty chrześcijańskiej, chociaż oczywiście per analogia można odnieść tę tezę do chrześcijan, którzy żyją w jakichś innych miejscach imperium. Więc to jest jedna kwestia. I teraz to, co tutaj Zaremba tłumaczy jako sprawującym rządy władzą, to po grecku są exousia i hyperechusai. Exousia i takie słowo Pawła bardzo często się pojawia w różnych kontekstach i w tym momencie w liczbie mnogiej odnosić się będzie do urzędników reprezentujących rzymski aparat władzy właśnie w Rzymie, ci, którzy sprawują rządy w tym momencie. Pytanie oczywiście, które tutaj się pojawia, czy ta teza, tak na razie nie idziemy dalej patrząc na uzasadnienia, czy ta teza właśnie powinna być czytana w sposób taki uniwersalny, jako zasadę, która każdego chrześcijanina dotyczy. Każdy chrześcijanin niech będzie zawsze przy wszystkim sprawującym rządy władzą poddana. I tu jest ciekawa taka uwaga tekstowa. Są manuskrypty, warianty, w których
ta forma każdy zostaje dodana do tych exousiai, do tych urzędników państwowych, tak jakby byli kopiści, którzy próbowali rozumieć właśnie ten fragment uniwersalistycznie. Wtedy czytalibyśmy, żeby wszystkim sprawującym rządy władzą, tak jakie sobie tylko możemy wyobrazić, wszystkim powinni być chrześcijanie poddani. Natomiast no, ten wariant nie wygrywa, że tak powiem, w kontekście krytyki tekstu i nie przyjmuje się tego wariantu w tekstach oryginalnych, na bazie których powstają dzisiaj tłumaczenia. Także taki problem był już w starożytności i no, śladem tego jest historia tekstu. Dlaczego miało być, że Paweł mówi: chrześcijanie rzymscy, bądźcie poddani rzymskim urzędnikom, którzy prezentują aparat rzymskiej władzy? Pierwszy argument, który podaje, jest argumentem teologicznym, można byłoby powiedzieć, i on znajduje się w 1b2. Bo nie ma władzy, jak tylko od Boga. Tak? Dokładnie tak to tam wygląda. A te, które są, przez Boga są ustanowione. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Także tutaj jest konkluzja z tego uzasadnienia. Każda władza pochodzi od Boga. Bóg ustanawia władzę, czy tutaj ta suwerenność Boga i jego sprawcze działanie są podkreślone. Natomiast konsekwencją logiczną, konkluzją z takiego stanu rzeczy jest to, że ten, kto opiera się władzy, która przecież jest dana od Boga i z niego ustanowiona, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu, a ci, którzy się przeciwstawili, sami na siebie ściągną wyrok. Ta myśl o tym właśnie, że suwerenny Bóg przekazuje, czy ustanawia władzę, jest bardzo silna w Starym Testamencie, czyli Paweł jako Żyd, osoba przesiąknięta myślą judaistyczną, po prostu tutaj przekazuje nam pewną prawdę, pewien sposób postrzegania rzeczywistości, który wynika na przykład z takich fragmentów Starego Testamentu, jakie tutaj podałem, czyli Księga Jeremiasza 27, Księga Daniela, rozdział 5, oba fragmenty odnoszą się do Nabuchodonozora, czyli również władcy, który jest obcy, tak, król babiloński. Niedobre skojarzenia, a jednak dowiadujemy się, że koniec końców to najwyższy Bóg dał królestwo, wielkość, przepych i majestat Nabuchodonozorowi, bo królestwami ludzkimi rządzi najwyższy i on je przekazuje komu chce. Także każda władza pochodzi od Boga, tak, w ostatecznym rozrachunku, i te, które są przez Boga, są ustanowione, a zatem no, z tego by wynikać musiało, że konkluzja Pawłowa, że nie powinno się przeciwstawiać władzy, jest zamknięta. Tutaj werset trzeci mi uciekł, ale nie mamy dalszych przesłanek logicznych i praktycznych, które uzasadniałyby tą tezę, która w tym wersecie 1a się pojawia. W trzecim wersecie czytamy, że rządzący nie są postrachem dla dobrego czynu, ale dla złego. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Tak? Czy jakby dalej kontynuujemy ten logiczny wywód o władzy pochodzącej od Boga. Dlaczego? Ponieważ jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, bój się, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież posługującym Boga, karzącym w gniewie tego, który popełnia zło.
jakby dalej Paweł kontynuuje tą myśl, mówiąc o tym, że rządzący, władza, jakby ostatecznym celem władzy jest dobro każdego z obywateli. No i w związku z tym ta władza ma takie prerogatywy, które pozwalają to, żeby karać za zło. Jakby władza państwowa byłaby tym elementem, takim instrumentem, poprzez który Bóg wyraża swój gniew za złe rzeczy. I tutaj się pojawia ta metafora noszenia miecza. Nie na darmo, ja jeszcze do tego miecza wrócę później. Natomiast jak się czyta te słowa wers po wersie, to co jest uderzające, to jest ten taki niesamowicie pozytywny obraz władzy, który Paweł w tym miejscu przekazuje, tak? Władza właściwie ma tylko same dobre cechy. Nie wiem, nie dowiadujemy się o tym, że można mieć do czynienia z tyranami, na przykład, którzy dochodzą do władzy w nieuprawniony sposób. No i to, że Paweł nie wchodzi w tego typu rozważania głębiej, mogłoby świadczyć o tym, że nie zamierza tutaj faktycznie tworzyć jakiegoś takiego zamkniętego traktatu czy takiej zasady uniwersalnej, która obowiązywałaby chrześcijan niezależnie od sytuacji, w której są. No, w każdym razie te wersety doczekały się takich uzasadnień niesławnych, można byłoby powiedzieć. Wiemy, że w latach 30., 40. w Niemczech byli teologowie, byli kaznodzieje, którzy za pomocą tych wersetów wspierali hitleryzm. Czemu przeciwstawiał się mocno jeden z takich najwybitniejszych teologów luterańskich, Karl Barth? No, pytanie, czy rzeczywiście faktycznie Paweł ma na myśli tą uniwersalistyczną ideę, czy musimy kontekstualizować ten fragment do sytuacji rzymskiej, tak? Gdzie jesteśmy w ramach imperium. Te władze są ukonstytuowane zgodnie z obowiązującym prawem, one są legitymizowane, mają prawo do rządzenia, więc nie możemy mówić o tyranii czy o jakiejś innej formie władzy, która byłaby niezgodna z prawem. Także Paweł tutaj jakby nie dotyka wszystkich możliwych problemów, które moglibyśmy spotkać, kiedy myślimy o tym, czym jest władza, jak używa swoich narzędzi. Nie mówimy o odpowiedzialności władzy za nadużycia, o jakichkolwiek nadużyciach. Nie mówimy o możliwości obywatelskiego nieposłuszeństwa i o podobnych kwestiach. Jeden z wczesnochrześcijańskich pisarzy, Orygenes, bardzo, bardzo znany, który zresztą notabene miał sporo problemów z władzami i kościelnymi, i świeckimi, próbował zawężać rozumienie tego fragmentu do kompetencji władzy w zakresie prawa karnego przede wszystkim. Czyli już starożytni pisarze widzieli, że gdzieś być może jest tutaj faktycznie przestrzeń do tego, żeby próbować zawężać, kontekstualizować, nie absolutyzować tego zalecenia z pierwszego wersu, że trzeba być posłusznym każdej władzy w każdych okolicznościach, tak, tylko że niekoniecznie w ten sposób trzeba byłoby to rozumieć. Do tego można byłoby dorzucić to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te poglądy eschatologiczne, które Paweł ma. Ja bym tutaj wrócił jeszcze raz do pierwszego listu do Koryntian 7, rozdziału, wersety 18-24. Wypuściłem dwa wersy, 20 i 24, które stanowią taką oś tego miejsca. Paweł pisze tak: każdy w powołaniu, w którym został powołany, w tym niech pozostanie. W 24, każdy w tym, w czym został powołany, bracia, w tym niech pozostaje u Boga.
No i w wersecie 21 pojawiają się takie słowa, które znowu budzą pewne kontrowersje dzisiaj interpretacyjne. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie martw się, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj. Kto powiem, jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana i tak dalej. To ja to wyjąłem z większego fragmentu, który mówi również o stanie małżeńskim. I Paweł generalnie w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian zaleca to, żeby biorąc pod uwagę to, że żyjemy w tym skróconym czasie, tak jak on to mówi, w czasie, który jest skrócony, żeby mieć na uwadze priorytety. A priorytetem jest wypełnianie misji chrześcijańskiej, ewangelizacyjnej. Natomiast kwestia statusu społecznego, kwestia stanu cywilnego, w którym ktoś jest, jest tak na dobrą sprawę czymś, co nie jest tym, co powinno być na pierwszym miejscu stawiane. Czyli tak jakby Paweł podchodzi do tego porządku, jest również społecznego, tylko do czegoś, co no, jest, kończy się, nie ma potrzeby tego rewolucjonizować, tak? Nie ma potrzeby dokonywania rewolucji, jeżeli nie trzeba, tak? Jeżeli nie trzeba. Natomiast to, co trzeba robić, to wprowadzać wartości chrześcijańskie w tę rzeczywistość, głosić Ewangelię. No i tu trzeba mądrości, tak? Żeby się jakby odnaleźć w tej rzeczywistości, która jest taką rzeczywistością eschatologiczną pomiędzy. Chrześcijanie są jedną nogą tu, w tym porządku, ale powinni żyć z dystansem do tego porządku, a drugą nogą są już w tym porządku eschatologicznym, który jest tak naprawdę nowym porządkiem. No więc to jakby mogłoby nas kierować w stronę próby takiej kontekstualizacji tego nauczania z początku 13 rozdziału listu do Rzymian. Słuchajcie, jesteście częścią tego wielkiego imperium, tak? Ten aparat państwowy, który jest tak potężny, że nie sposób sobie wyobrazić, jak my, chrześcijanie, będąc jeszcze ze względu na ten stosunek państwa rzymskiego do Żydów, to na bardzo słabej pozycji, mielibyśmy walczyć, przyłączać się, nie wiem, do jakichś ruchów, które byłyby antypaństwowe, które namawiałyby do tego, żeby nie płacić należnych podatków. No nie mamy szans, żeby wygrać z tym systemem. W zasadzie nie mamy potrzeby. W zasadzie nie mamy potrzeby. Paweł w bardzo taki realistyczny sposób podchodził do pewnej rzeczywistości, która dotykała Rzymian. Dodatkowa rzecz, która tutaj jest jeszcze kolejnym takim elementem tej takiej układanki dotyczącej kontekstu historycznego, to są słowa Seneki, czyli wychowawcy cesarza Nerona, słynnego filozofa, który w takim traktacie De Clementia wkłada w usta swojego podopiecznego, czyli tego Nerona z początku panowania swojego, o którym mówiłem, no takie słowa, które ja tutaj wyjąłem dwa takie fragmenty, żeby wszystkim nie zarzucać państwa, ale które no, pokazują, jak wyglądała propaganda polityczna cesarstwa w tamtym czasie. Otóż Neron mógłby się podpisać zdaniem Seneki pod takimi słowami. Oto ja jeden wśród wszystkich jestem uznany za godnego i wybrany po to, abym zastępował bogów na ziemi. Ja jestem ustanowionym dla narodów sędzią życia i śmierci. W mych rękach jest złożony los i stan każdego z ludzi. Czego komu ze śmiertelnych chce fortuna użyczyć, oznajmia przez moje usta. Miecz mój schowany, nawet stępiony, tak bardzo szanuje krew najprostszego człowieka. Każdy, pomijając inne względy, już choćby z tytułu człowieczeństwa, jest u mnie własny. Surowość u mnie na wodzy, łagodność jest w pogotowiu. Także inny obraz Nerona niż taki, do którego jesteśmy gdzieś przez taką popularną kulturę przyzwyczajeni, tak?
tak był postrzegany prawdopodobnie przez wielu obywateli Rzymu u początku swojego panowania. I tutaj to, co tak zwróciło moją uwagę, to jest ten miecz, który jest schowany w innym miejscu. Neron jest przedstawiony tak pokojowo, że nie musi nawet używać straży przybocznej, ochrony żadnej, ponieważ wszyscy go kochają, jest tak dobrym i sprawiedliwym cesarzem. Także, co można powiedzieć, na pewno w czasie, kiedy Paweł pisze list do Rzymian, ta sytuacja społeczna w ramach imperium uległa jakiejś poprawie. Tak? Czyli pewnie nawet w rzymskich kościołach byli tacy chrześcijanie, którzy doceniali wkład Nerona w taki dobrobyt, pokój w cesarstwie, który panował. Ten miecz jest schowany i tutaj Paweł, dla mnie to jest ciekawe, że odnosi się do tego miecza, który władza jednak nosi nie na darmo. Tak jakby Paweł nie ufał do końca tej propagandzie rzymskiej i czuł, że za chwilę coś może się wydarzyć takiego, co spowoduje, że ta sytuacja Żydów i chrześcijan może w ogóle ulec jakiemuś znaczącemu pogorszeniu. Pojawia się w tym fragmencie z 13 rozdziału słowo strach, phobos, że jest jednak ten strach związany z władzą, tak? Że ona każe, ona ma siłę, nosi ten miecz i ten strach jest w jakiś sposób uzasadniony. Czyli tak jakby Paweł tutaj wbrew tej propagandzie szerzonej przez ludzi no, w tamtym czasie, przez ten aparat państwowy, widzi, że to wcale nie jest taki fajny cesarz, że tutaj mogą się zdarzyć różne rzeczy, no i tak jakby przeczuł, tak, że wydarzy się to, co się wydarzyło później w latach 60. Także to może też jeszcze jedna rzecz, która jest związana z tym wersetem numer 5. Stąd należy się jej podporządkować, tak, tej władzy. Tam się pojawia słowo ananke greckie, które właściwie mówi o konieczności. Można by zadać sobie pytanie, czy no Paweł nie jest takim realistą, tak? Nie walczmy z tym, z czym nie jesteśmy w stanie walczyć. Jest konieczność tego, żeby się podporządkować temu aparatowi władzy rzymskiej i w miarę możliwości żyć w jakimś pokoju, tak, z tymi ludźmi, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, dookoła. Co by mogło wspierać taki sposób rozumienia tego fragmentu, to jest pojawienie się słowa też w 5 wersecie, należy się podporządkować nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Jeśli czytamy tam, że chodzi o sumienie, to biorąc pod uwagę współczesne konotacje czy te notacje tego słowa, to mamy na myśli jakiś taki swego rodzaju moralny barometr, który się włącza, uruchamia się wtedy, kiedy robimy coś niewłaściwego, tak? Albo mówi nam, że robimy dobrze, albo mówi nam, że robimy źle. Greckie słowo synaidesis, które tam się pojawia, jest pokrewne z czasownikiem synoida. Synoida znaczy jestem świadomy po prostu. Wydaje się, że ma szersze troszeczkę pojęcie niż to, które współcześnie przypisujemy do sumienia. Analiza taka semantyczna no, różnych wystąpień tego słowa, nie tak częstych zresztą, są ciekawe, to w Nowym Testamencie Pawła się pojawia chyba ze 20 razy, łącznie bodajże około 30, także w Septuagincie chyba 2 razy tylko, nie jest to zbyt często używane słowo, Paweł go bardzo często używa i może odnosić się do takiej funkcji umysłu, która jest nakierowana na taki rodzaj racjonalnej refleksji, analizy faktów,
działań i nie tylko analizy, ale ich oceny. Oceny w świetle przekonań, które się posiada. Czyli taka chrześcijańska synaidesis to byłoby taka umiejętność oceniania rzeczywistości w świetle swojego umysłu. I co ciekawe, umysłu, o którym jest mowa w fragmencie Listu do Rzymian, 12 rozdział 1-2, fragmencie, który rozpoczyna w ogóle tą sekcję 12-15, w której znajduje się tutaj fragment, nad którym się pochylamy. I zobaczmy, w drugim wersecie czytamy tak: przestańcie się podporządkowywać wzorcom tego wieku, lecz dajcie się przeobrazić przez odnowę waszego umysłu, po to byście umieli sprawdzić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli taka synaidesis operuje chrześcijańska umysłem, który jest przemieniony i ona analizuje to, co się dzieje, okoliczności, które zachodzą w sposób racjonalny i uzgadnia je z tym, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc wyglądałoby na to, że z jednej strony Paweł mówi do nich: pamiętajcie o tym, że oni mają realną władzę i mogą nam zaszkodzić, co nie jest potrzebne w świetle tego, co jest najważniejsze, czyli ewangelizacji, misji chrześcijańskiej. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj w tym porządku czystości, chwilę za chwilę to być może wszystko nie, naszym zadaniem jest ewangelizować, nie rewolucjonizować politycznie. No i przeanalizujcie, co jest najlepsze w takiej sytuacji, co byłoby zgodne z wolą Boga, co byłoby zgodne z tym, co ten przemieniony umysł dyktuje. I takie nauczanie, tak, które kończyłoby się na tym 5 wersecie, no można byłoby, czy próbuje się właśnie w ten sposób kontekstualizować, odnosząc do konkretnej sytuacji, w której chrześcijanie rzymscy się znajdują, która nie jest może ciekawa, która jest ambiwalentna, tak, bo z jednej strony mamy tą propagandę i te dobre czasy Nerona, ale z drugiej strony wszyscy pamiętają, co się działo i być może przypuszczają, a przynajmniej Paweł, że może nastąpić no, jeszcze pogorszenie tej sytuacji. Więc tego typu interpretacje się pojawiają tego fragmentu od 1 do 5. Natomiast wersety 6-7 miałyby być tymi wersetami, które już wprost odnoszą się do sytuacji rzymskiej, bo werset 1 do 5 można byłoby odnosić do w ogóle sytuacji chrześcijanina, który funkcjonuje w obrębie imperium, nieważne w jakim mieście. Natomiast 6 i 7 miałyby być tymi, tą sytuacją, odnosić się do tej sytuacji, o której wiemy, że w Rzymie miała miejsce w latach 50. te napięcia związane z polityką fiskalną, z tymi obciążeniami. No i tu Paweł mówi, dlatego podatki płacicie, bo są urzędnikami bożymi, po to właśnie, aby tego pilnowali. Tak? To jest też zaskakujące, że rzymski urzędnik jest określony mianem urzędnika czy sługi, leiturgos, taki liturg Bożego, no ale zgadzałoby się to z tym, co Paweł mówił wcześniej o tym, że każda władza od Boga pochodzi i Bóg wykorzystuje władzę do tego, żeby no, karać, nagradzać, no, wykonywać swoją wolę. Więc płacimy podatki. No i 7 werset to jest taki werset, który odwołuje się z takim echem nauczania Jezusowego, które znajdujemy choćby w Ewangelii Marka 12, 14, 17. Wszyscy znają to słynne powiedzenie: logion, co cesarskie oddajcie Cezarowi, a co Boże Bogu, prawda? Więc Paweł tak jakby tutaj parafrazuje w 7 wersecie takie nauczanie Jezusa. Byłoby to w
szóstym, siódmym wersecie takie praktyczne wskazówki dla rzymskich chrześcijan, no jak przełożyć to nauczanie o pochodzeniu od Boga władzy rzymskich urzędników. Ma się to przełożyć konkretnie na płacenie podatków, oddawanie każdemu tego, co mu się należy. No i teraz właśnie przechodząc z poziomu interpretacji tekstu, tego, co egzegeci próbują zrobić, biorąc pod uwagę ten obraz, po rekonstrukcji obrazu życia społecznego Rzymu w latach 50., biorąc pod uwagę te dane, czy dałoby się, czy można byłoby się pokusić o jakąś generalizację już taką na poziomie, można powiedzieć, teologii biblijnej. Czy rzeczywiście musimy uznać, że ten 13 rozdział 1-7 każe chrześcijanom wszystkich czasów, niezależnie od tego, gdzie żyją, akceptować każdą możliwą władzę. Taki pogląd jest obecny w nauczaniu różnych grup chrześcijańskich. Natomiast są też tacy, którzy uważają, że można by zadać pewne pytania takiemu poglądowi. I że należałoby jednak poważnie potraktować kontekst historyczno-społeczno-polityczny tego fragmentu, że jednak mówimy o potężnym Rzymie, o takiej sytuacji, w której jesteśmy częścią systemu, w którym nikt nie wyobraża sobie, że mógłby w jakikolwiek sposób upaść. Więc może szukając jakiejś analogii, w naszych czasach, tak jak w latach 50. w bloku wschodnim w Europie, przypuszczam, że nie mieli w głowie jakiejś takiej wizji, która mówiłaby im, że system komunistyczny może kiedykolwiek upaść. W związku z tym pytanie, co z tym robić? Niektórzy walczyli, a niektórzy chrześcijanie próbowali znajdować się w tej sytuacji i prowadzić misję ewangelizacyjną, jednocześnie próbując nie wykraczać poza jakieś ramy etyczne. Więc kontekst to jest jeden problem, który badacze tutaj podnoszą i uniwersalizm interpretacji byłby do przyjęcia. Dwa, że no w świetle takiego odczytania historycznego trzeba byłoby przyjąć, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś zamkniętym, regularnym traktatem o teologii politycznej, bo nie podnosi różnych kwestii, które są związane z władzą, z relacją władzy do obywatela, nadużycia i tak dalej, więc powinno się wyciągać tak daleko idących wniosków. Można mówić ewentualnie o tym, że sama instytucja władzy państwowej byłaby czymś, co pochodzi od Boga, czyli jakby anarchia w rozumieniu chrześcijańskim nie wchodziłaby w grę, że Bóg chce, żeby na świecie był porządek i dokonuje tego za pomocą władz państwowych, więc chrześcijanie powinni postrzegać władzę państwową jako pewien element porządkujący rzeczywistość. No to się czasem spotyka też z pewnym oporem w niektórych środowiskach, tak? Bo nawet dzisiaj mamy pewne takie napięcia w obrębie w łonie chrześcijaństwa, gdzie niektórzy uważają, że no właśnie władze państwowe no są częścią tego złego systemu rządzonego przez diabła i no, należy się raczej chronić przed tym systemem, a nie podporządkowywać. No i to oczywiście rodzi dalsze pytania. Myślę, że właśnie tu w tym momencie to Pawłowe nauczanie o tym, co w przekładzie mieliśmy podane jako sumienie, powinno się włączyć, czyli
ten element analizy racjonalnej kątem celów, które ma Bóg, działalności konkretnej, konkretnego systemu władzy. Zadaje się inne pytanie, co zrobić, jeżeli władza państwowa, w ramach której funkcjonują chrześcijanie, no, wydaje polecenia, które są ewidentnie niezgodne z Bożą wolą, więc na przykład w kontekście rzymskim mamy Kaligulę, który nakazuje oddawanie sobie czci boskiej, co jest niedopuszczalne w żaden sposób z perspektywy chrześcijańskiej. No, trudno byłoby wtedy ten pierwszy werset przyjąć jako uniwersalne wezwanie do bycia posłusznym każdej możliwej władzy, tak? To raczej rodziłoby pewne napięcia i problemy. Zauważa się też, że gdy przejdziemy przez różne miejsca Nowego Testamentu, w których pojawiają się odniesienia do władzy i ewentualnych prób przeciwstawiania się tej władzy w sposób taki gwałtowny, siłowy, to raczej znajdujemy nawoływania do tego, żeby się jednak tą siłą, przemocą nie posługiwać. Choćby kwestia nadstawiania drugiego policzka, tak można byłoby ją próbować podpiąć pod taki sposób myślenia. No i w końcu, co zrobić z władzą, o której nie śniło się pewnie chrześcijanom Kościoła rzymskiego lat 50. pierwszego wieku, czyli z władzą, która zostaje objęta właśnie przez chrześcijan. Tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że ten mały rodzący się nurt religijny za jakiś czas stanie się tak potężny, że sam będzie stanowił część aparatu władzy państwowej. Także jest dużo takich pytań, które są stawiane przez zwolenników poglądu o tym, że niekoniecznie trzeba byłoby ten 13 rozdział czytać w sposób taki uniwersalny czy uniwersalistyczny. No i zwolennicy tego poglądu raczej próbują pokazywać, że jest to taki fragment, który pokazuje pewne zasady, którymi chrześcijanie powinni się kierować, że powinna być to zasada właśnie tego sumienia, ale rozumianego, tej synaides, rozumianego w sposób szerszy, czyli no należy brać pod uwagę konkretną sytuację, w której się jest i z perspektywy priorytetów misji chrześcijańskiej, powołania chrześcijańskiego, spróbować przyjmować jakąś strategię kooperacji czy nie kooperacji z aktualną władzą, tak? To wszystko będzie zależeć od pewnie systemu politycznego, w jakim jesteśmy. Inaczej ktoś będzie na to patrzył, nie wiem, w totalitarnych Chinach, a inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie obywatel, czy w Polsce, gdzie obywatel może mieć wpływ na pewne ruchy, które wykonuje państwo, który ma pewne narzędzia polityczne do tego, żeby wyrażać swoją opinię, może się nie zgadzać na pewne rozwiązania, dawać temu wyraz. Także ta racjonalna sytuacja synaidesis byłaby pewnie tym, co kazałoby być tym takim elementem oceniającym, ewaluującym to, jak chrześcijanin powinien wobec władzy się zachowywać, tak? Ciągle mając w głowie eschatologię i misję ewangelizacyjną w takiej perspektywie eschatologicznej. No i przypuszczam, że na nikogo nie ulegałoby wątpliwości, że są takie sytuacje w kontekście stosunku chrześcijan do władzy państwowej, której nie ma innego wyjścia, jak powiedzieć to, co powiedział Piotr przed Sanhedrynem w Jerozolimie, że trzeba być posłusznym Bogu bardziej niż
Dziękuję bardzo za uwagę. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać naszego dzisiejszego wykładowcę, pana doktora Sławomira Torbisa, o któryś z wątków podjętych w wykładzie? Marek Kurkierewicz tutaj na czacie taką opinię. Perspektywa apokalipsy świętego Jana jest zupełnie odmienna niż apostoła Pawła. Tam władza rzymska pochodzi od szatana, jest przez niego inspirowana. O tej perspektywie także przepraszam za kontekst. Chrześcijanie są prześladowani. No właśnie dokładnie o to chodzi tym egzegetom, o których mówiłem, a którzy próbują kontekstualizować właśnie ten fragment z 13 rozdziału listu do Rzymian. Kontekst jest decydujący i z takiej analizy kontekstualnej wynika, że no nie mamy w 13 rozdziale Rzymian takiego całościowego, kompleksowego ujęcia teologii politycznej, tylko odniesienie do konkretnej sytuacji. Natomiast apokalipsa świętego Jana swoją drogą jest bardzo frapującym, interesującym tekstem z tej perspektywy, bo to jest rzeczywiście, wydaje, można powiedzieć, taki tekst antysystemowy. Antysystemowy, który odwołuje się właśnie do tych wszystkich negatywnych elementów rzymskiego aparatu państwowego, no, o których nie ma mowy w tym kontekście, który jest przywoływany w 13 liście, rozdziale listu do Rzymian. Także dziękuję za taką uwagę, która nam tutaj jeszcze poszerza ten sposób widzenia. Ja przypomnę, że pretekstem naszego dzisiejszego spotkania i tych spotkań, które mam nadzieję przed nami w piątki o 16:00 jest projekt Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku. Projekt, który jest organizowany przez EWST, Centrum Edukacyjne Unię Ewangelikalną i Urząd Miasta Wrocław. W tych specyficznych okolicznościach mamy jednak nadzieję, że uda nam się przynajmniej część programu zrealizować właśnie w taki sposób, w takiej formule. Już dzisiaj wszystkich słuchaczy zapraszamy na spotkanie 5 czerwca. Jeszcze nie mamy pewności, czy to będzie spotkanie zgodnie z naszym programem, czy to będzie inny temat spotkania. Wkrótce poinformujemy Państwa. Dziękujemy jeszcze raz naszemu wykładowcy Sławomirowi, doktorowi Sławomirowi Torbusowi i do zobaczenia następnym razem.